To jest projekt Komisji Infrastruktury w sprawie budowy ekranów akustycznych służb miejskich w Krakowie. Otóż się jest to projekt Komisji Infrastruktury, wdrażanie na ten temat, żeby przyspieszyć. Otóż dotyczy to, proszę Państwa, ekranów po badaniach osiedla dużego, kiedyś osiedla Lipska, w tym momencie osiedla Mały Płaszów, czy ulicy Mały Płaszów, części dawnego osiedla. Tak, jest części dawnego osiedla. Proszę Państwa, domknięto pierzeje od pętli tramwajowej, zamknie obszar, którym jest tam stacja redukcyjna gazu i zamknie się to wzdłuż ulicy Golikówka. Spowoduje to to, że to faktycznie osiedle, które jest najbliżej i były duże wnioski, duża część mieszkańców podpisała również maile. Ten projekt, jeżeli będzie zrealizowany, wydaje się, że jest jednym z bardziej sensownych. Myślę, że tam sprawy, że ekrany będą przeszkadzać czy w handlu, czy w mieszkańcach, na pewno nie powinno być. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Ja chciałam tylko dodać, że został ten projekt skonsultowany dla mnie, nie tylko radnymi, ale z mieszkańcami, także mamy i ustne oświadczenie pana Adama Brony, który chociaż na początku zarządzie wspólnoty. Tak, wspólnoty. Tak, i pan Jacek, który przyniósł na piśmie pozytywną opinię. Od drugiej strony. Tak. Ja chciałem powiedzieć, że tu wpływają od roku czasu maile i w tej sprawie. Ale czy ktoś z Państwa chciałby zabrać? Ja tylko chciałbym zabrać. No proszę Panie. Że rozumiem mieszkańców, ponieważ sam mieszkam troszeczkę dalej w takich sygnałach, ale współczuję im, bo robią sobie kredko na własne życzenie. Dobrze. Proszę Państwa, w związku z tym nie wpłynęły żadne poprawki, przystępujemy do głosowania. Opinia jest pozytywna. Pan Bednarz. Za. Pani Kielkowska. Za. Pani Szewińska. Za. Pani Jarman. Za. Pan Kasprzyk. Za. Za. Pan Kowiński. Za. Za. Pan Marczyński. Za. Za. Pan Maciejewicz. Za. Pan Menasz. Za. Za. Pan Nowak. Za. Za. Pani Orłowska. Za. Pani Pawian. Nie. Obecna. Pani Praszyńska. Za. Pani Radwan. Za. Za. Pan Rybiałek. Za. Za. Pani Sirek. Za. Pani Smendra. Za. Za. Pan Stryski. Za. Za. Włodarz. Za. Pan Roman. Za. Za. Pani Zygiel. Za. Za. 20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Proszę Państwa, wyniki głosowania, 20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Pytam, że to przyjmował Państwo do druku nr 6.